oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Czy z ręką na sercu możemy powiedzieć, że jest ktoś, kto wie o nas wszystko? Czy to w ogóle możliwe? Ukrywamy przed światem to, co najbardziej wstydliwe. Czasami swoją prawdziwą twarz decydujemy się pokazać nieznajomym. Otwieramy się przed przypadkową osobą w pociągu, barmanem, taksówkarzem. Liczymy, że już drugi raz w życiu ich nigdy nie spotkamy. Każdy z nas nosi w sobie tajemnicę, prawdę, którą chciałby się podzielić, ale nie ma siły. Boimy się, że swoimi słowami możemy skrzywdzić innych. Tylko nieliczni mają odwagę, aby tu, w studiu, razem z nami, przeżyć swój moment prawdy. Witam w programie, w którym szczerość naprawdę się opłaca. Nasi uczestnicy znają odpowiedzi na wszystkie postawione im pytania, ponieważ dotyczą one ich życia. Aby nie było cienia wątpliwości, każda odpowiedź została sprawdzona wykrywaczem kłamstw. Wystarczy mieć tylko odwagę wyznać prawdę, a można wygrać główną nagrodę. 250 000 zł. Zobaczmy, kto dziś przeżyje z nami swój moment prawdy. Elżbieta Janiak ma 52 lata. Mieszka w Wejherowie. Pracuje jako kasjerka w banku. W wolnych chwilach najbardziej lubi malować na szkle i układać bukiety kwiatów. Ma jednego syna. Od 25 lat jest rozwódką. Elżbieta została poddana badaniu na wykrywaczu kłamstw. Odpowiedziała na ponad 100 pytań, z których do programu wybraliśmy 21. Przed nami Elżbieta Janiak. Duża trema? Duże zdenerwowanie? Trochę. Dla pocieszenia powiem, że ja też jestem trochę stremowany. No to czyli nie jestem osamotniona. Może jakoś razem damy sobie radę. Powiedz mi, skąd pomysł, żeby zgłosić się do tego programu? W sumie to tak całkiem przy okazji. Po prostu oglądałam reklamę. A ponieważ zawsze twierdzę, że życie mam tylko jedno, jeżeli się nadarzy okazja, żeby z czegoś skorzystać, po prostu zadzwoniłam. W tym programie można wygrać, można przegrać, można wygrać pieniądze, można przegrać parę innych ważniejszych spraw. Nie boisz się tego? Trochę się boję. Pieniądze są ważne w twoim życiu? No, są ważne. Znasz zasady tego programu? Tak. Nie boisz się konsekwencji? Nie. Główna nagroda to 250 000 zł. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć te pieniądze? Odpowiedzieć szczerze na 21 pytań. Program jest podzielony na 6 etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na 6 pytań. Jeśli odpowiesz szczerze, wygrywasz 5 000 zł. Gwarantowane. Drugi etap, jedno pytanie mniej. 5 pytań, ale większa kwota. Pytania będą coraz trudniejsze. Kolejny etap to 4 pytania, ale kwota do wygrania 30 000. Za każdym razem wzrasta kwota, zmniejsza się liczba pytań. Aż w końcu będzie jedno pytanie, bardzo trudne, za 250 000 zł. Wszystko jasne? Rozumiem, jasne. W studiu oprócz publiczności i nas jest twoja rodzina, twoi bliscy, którzy, mam nadzieję, będą cię wspierać. Poznajmy ich. Przedstawmy się. Paweł Janiak, syn. Ewa Jałkiewicz, przyjaciółka. Jak długo się znacie? Około 10 lat. Około 10 lat. A bliżej 2 lata. I trzeci nasz gość. Bożena Białek, kuzynka. Wiecie, że możecie się dowiedzieć wielu rzeczy, których nie wiedzieliście. Czasami będą to rzeczy przykre. Czy gotowi jesteście wspierać Elżbietę w każdej sytuacji? O każdej porze dnia i nocy. To piękna odpowiedź. Ale gdyby zdarzyło się tak, że nie chcecie usłyszeć odpowiedzi na któreś z pytań,
Macie przed sobą przycisk. Jeśli zdecydujecie, nie chcę wiedzieć, nie chcę znać odpowiedzi, przyciskać. Wtedy nie ma tego pytania, zamieniam to pytanie na inne i wcale nie gwarantuję, że to następne będzie łatwiejsze. Taką szansę macie tylko raz. Tylko raz możecie użyć tego przycisku. Czy zasady programu są jasne? Wszyscy są gotowi? A zatem zaczynamy pierwszy etap. Przypomnę, 6 pytań. Po tym etapie, jeśli odpowiesz szczerze, będziesz miała 5000 zł. To będzie twoja pierwsza wygrana. Powiedz mi, na co dzień zajmujesz się liczeniem pieniędzy, tak to można nazwać? Tak. Pracujesz w banku? Tak. Opowiedz trochę o swojej pracy. Pracuję w banku jako kasjer. Mam dosyć duży kontakt z ludźmi. Zajmuję się wypłatami, przyjmowaniem przelewów, przyjmowaniem wpłat od klientów. Bardzo często klienci przychodzą, a to już przeważnie starsi, po to, żeby po prostu porozmawiać. Lubisz swoją pracę? Ze mną, tak. Pierwsze pytanie. Czy sądzisz, że twoja obecna praca jest poniżej twoich możliwości? Czy kiedykolwiek myślałaś, żeby obrabować bank, w którym pracujesz? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek pić alkohol ze swoim kotem Tutusiem? Czy kiedykolwiek wraz z kolegami z drużyny zrobiłeś sobie zdjęcie gołych pośladków? Czy kiedykolwiek zdradziłeś swoją żonę? Czy sądzisz, że twoja obecna praca jest poniżej twoich możliwości? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Pierwszy krok w kierunku 250 tysięcy złotych. Serce zadrgało. Jako kasjerka zajmujesz się liczeniem pieniędzy. Próbowałaś kiedyś oszacować, ile tygodniowo pieniędzy przechodzi przez twoje ręce? Próbowałam, ale nie mogę powiedzieć. Miliony? Setki tysięcy? Raczej to drugie. Czy jeśli wygrasz 250 000 złotych, 250 tysięcy, to będzie dla ciebie duża suma? Bardzo duża. Na co przeznaczyłabyś te pieniądze? Na pewno na zabezpieczenie swojej przyszłości, a częściowo na przyjemności. Czy pieniądze są ważne w twoim życiu? Tak. Drugie pytanie. Czy kiedykolwiek myślałaś, żeby obrabować bank, w którym pracujesz? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Myślę, że po tym pytaniu, po tej odpowiedzi, może dostaniesz jakąś premię w banku? Odpowiedziałaś szczerze? Byłoby to wskazane. A powiedz, czy zdarzyła się taka okazja, że mogłaś, ale nie chciałaś, mogłaś w sposób niezauważalny przywłaszczyć sobie jakąś kwotę? Nikt by o tym nie wiedział. Czy tak, zdarzyła się taka okazja. Możesz o tym opowiedzieć? Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy bankowej. Jesteśmy tylko ludzi. Wynikło to z natłoku obowiązków na pewno. Dostałam za duży transport, jak gdyby, pieniążków, który nie był ujęty w żadnej ewidencji. Ja mówię, to jest po prostu pomyłka. Ktoś popełnił błąd. No, miałam do wyboru, bo... rozpakowując po prostu pieniądze, stwierdziłam, że jest za dużo i ode mnie tylko zależało, czy ja to zgłoszę, czy po prostu wezmę tą nadwyżkę pieniążków dla siebie. Ile tego było? 10 000 dolarów. I te pieniądze mogły być twoje? Tak. Jak byś się czuła, jakbyś wzięła te pieniądze? Jak złodziejka. Nie zrobiłeś tego? Nie. Powiedz mi, czy
lubisz gry różnego rodzaju? Tak. A gry hazardowe? Bardzo. Poker, ruletka? Poker, ruletka może nie, ale poker... Bardzo lubię grać w karty w ogóle. Pytanie trzecie. Czy zdarzyło ci się grać w rozbieranego pokera? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. No, no. Wygrałaś czy przegrałaś? No to chyba nie jest już takie pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Nie, w razie czego możecie użyć przycisk. Rozumiem, że to historia. Czy niedawno się zdarzyło? Nie, to historia. Zabawa, czy tak? Zabawa, troszkę... po prostu zabawa. Tobie przyszła do głowy, czy komuś ze znajomych? Wspólnie właściwie, można powiedzieć. Mhm. Przychodzą ci czasami takie szalone pomysły do głowy? Jest takie powiedzenie. Głowa siwieje. Dobrze, nie kończ. Nie będę kończyła. Dobrze, a czy na co dzień masz kogoś, kto stopowałby cię w takich trudniejszych sytuacjach, kiedy za bardzo się rozpędzisz? Z kim mieszkasz? Tylko z kotem. Pytanie czwarte. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek pić alkohol ze swoim kotem Tutusiem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Nie wiem, czy na to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jak to było? Jak na to wpadłaś? No było to bardzo delikatne podejście do kota. A co, kieliszeczkiem? Nie, dostał po prostu do swojej miseczki. Wypił? Piwo. Spróbował. Alkoholu mocniejszego nie chciał. Miał ale... kaca? Nie zauważyłam. Powiedz mi, z czyim zdaniem liczysz się najbardziej? Kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Ja sama. Pytanie piąte. Czy twój syn zawsze będzie najważniejszym mężczyzną w twoim życiu? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Paweł, trochę się niepokoiłeś odpowiedzią mamy na to pytanie? Absolutnie nie. Byłeś pewny, że tak będzie? Tak. Wiesz, że jesteś najważniejszym mężczyzną i zawsze tak będzie? Tak. Teraz będzie ostatnie pytanie w tym etapie. Pytanie szóste. Czy gdybyś dowiedziała się o romansie swojego syna, powiedziałabyś o tym synowi? Nie. Też tak myślałam. Ta odpowiedź to... prawda. No tak, Paweł się śmieje. Ale ta synowa chyba niekoniecznie ma, czy miałaby zadowoloną minę. Paweł ma żonę? Tak. Jak myślisz, jak ona się teraz poczuła? A to już jest jej indywidualne odczucie. Nie powiedziałabyś, bo wolałabyś jej nie ranić, czy ważniejsze by było to, żeby chronić syna? Nie, zdecydowanie po to, żeby jej nie ranić. W sumie... te dodatkowe twoje wyjaśnienia, odpowiedzi nie mają większego znaczenia. Na rozumiem. Razie odpowiedziałaś szczerze na 6 pytań. Zakończyliśmy etap. Wygrałaś 5000 zł. Teraz chciałbym, żebyś podjęła decyzję. Masz 5000 zł. Kolejny etap to 5 pytań, ale te pytania będą trudniejsze. Zastanów się, czy chcesz zagrać o 15000 zł. Odpowiedzieć na 5 być może trudnych pytań. Może bardzo trudnych. Powiedziało się A. Trzeba powiedzieć B. Tak chcę.
A zatem gramy o 15 tysięcy złotych. W studiu jest twoja przyjaciółka. Znacie się około 10 lat, tak? Tak. A bliżej 2 lata. Co się wydarzyło, że znacie się bliżej przez te 2 lata? Zamieszkałyśmy po prostu w tej samej miejscowości. I nagle żeśmy stwierdziły, no, że jesteśmy sobie bardzo bliskie. Kontaktujecie się na co dzień? Bardzo często się kontaktujemy. Na co dzień na pewno telefonicznie, przez internet. Bardzo często się w pracy widzimy. Pytanie 7. Czy pozwoliłabyś zamieszkać u siebie najlepszej przyjaciółce, gdybyś wiedziała, że nie ma dokąd pójść? Odpowiedź to... prawda. Kolejny krok w kierunku głównej wygranej. Przyjaciółka się uśmiecha. Tak. To chyba fajnie dowiedzieć się czegoś takiego, prawda? Bardzo miło. Tylko nie wiem, co na to tutuś. Bardzo ją lubi. Bardzo mnie lubi. Na pewno by się cieszył. Nie byłoby żadnych problemów. Nie. Jakie są twoje relacje z synową? Z dystansem, można powiedzieć. Jak ona zwraca się do ciebie, jak ty do niej? Znaczy, zwraca się do mnie mamo, ja do niej po prostu mówię, no, po imieniu, córciu. Mhm. Pytanie 8. Czy odczuwasz zazdrość, kiedy twój syn okazuje miłość swojej żonie? Nie. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Elżbieto, bardzo mi przykro. Mnie również. Widziałem, że miałaś bardzo poważną minę przy odpowiedzi na to pytanie. Niestety twoje przeczucia sprawdziły się. Nie otrzymasz pieniędzy. Zakończyliśmy. Mówi się trudno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widocznie podświadomie po prostu tkwi we mnie ta zazdrość. Bo właściwie o to chodziło w tym ostatnim pytaniu, a ja nie chcę, żeby tak było. I dlatego odpowiedziałam tak, jak odczuwam, a nie, no, faktycznie coś tam głęboko widocznie w mojej podświadomości tkwi jeszcze. Czy kiedykolwiek wraz z kolegami z drużyny zrobiłeś sobie zdjęcie gołych pośladków? Czy zdarzyło ci się puścić bramkę, ponieważ zostałeś przekupiony? Czy kiedykolwiek zdradziłeś swoją żonę? Czas w naszym programie płynie inaczej. Dla tych, którzy siedzą na naszym krześle prawdy, na pewno się dłuży. Lecz na pewno nie jest to czas stracony. Pokażcie mi, w jakim innym miejscu w Polsce można zarobić 250 000 złotych w tak krótkim czasie. A na dodatek, mówiąc tylko prawdę. Arkadiusz Jankiewicz ma 36 lat. Mieszka w Gnieźnie z żoną Agnieszką, synem Marcinem i swoją mamą Urszulą. Pracuje w fabryce opon. Jego hobby to piłka nożna i pływanie. Arkadiusza poddaliśmy badaniu z użyciem wykrywacza kłamstw. Zadaliśmy mu ponad 100 pytań dotyczących jego życia, a zapis reakcji jego organizmu zarejestrowanych podczas testu pozwolił nam stwierdzić, kiedy mówił prawdę, a kiedy kłamał. Podczas programu ponownie usłyszy 21 z nich. Witamy w studiu. Arkadiusz Jankiewicz. Zapraszam. Jesteś odważnym człowiekiem? Tak. W tej chwili też? Też. Jak sądzisz, dojdziesz do ostatniego pytania w tym programie? Czy myślisz, że wycofasz się wcześniej? Spróbuję dojść do ostatniego. Program składa się z 6 etapów.
pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5000 zł. Drugi etap to 5 pytań. Do wygrania jest 15000 zł. Pytania są za każdym razem trudniejsze. Coraz mniej pytań, o jedno pytanie mniej, coraz więcej pieniędzy. 15, 30, 75, 125 i jedno pytanie za 250 tysięcy złotych. Zobaczymy, czy się uda. W studiu wspierają Cię bliscy, przedstawmy ich. Witam serdecznie, jestem Aga, jestem żoną Arka. Pozdrawiam Arka, pozdrawiam Pana, Robert Szanowski, najbliższy przyjaciel. Długoletni przyjaciel? Bardzo długoletni. Ile? No, praktycznie całe życie. I trzecia osoba? Witam wszystkich, Urszulankiewicz matka. Arkamicza. Będziecie wspierać Arka? Tak. W trudnych chwilach? Jasne, że tak. Po to przyjechaliśmy. Dobrze, takie chwile na pewno się zdarzą. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, nawet teraz, jakbyś chciał. Nie, nie, nie po to przyjechałem. Pierwsza runda. 6 pytań. Czy jesteś gotów? Czy możemy zaczynać? Tak. Opowiedz mi o swoim hobby. To nie jest jeszcze pytanie. No, moim, tak, na moim hobby jest piłka nożna. Dawno grasz w piłkę? No, już parę lat ładnych. Na jakiej pozycji? Bramkarz. Pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek wraz z kolegami z drużyny zrobiłeś sobie zdjęcie gołych pośladków? Tak. Ciekaw jestem, kogo do tego namówił. Zaraz. Sprawdźmy, czy to prawda. Ta odpowiedź to prawda. Nie mogło być inaczej. No to jak to było z tym zdjęciem? Oj, pod prysznicem było. Kolega. To kolega. To dziwnie zabrzmi, może no, taka no, grupka chłopaków pod prysznicem, no dziwne, żebyśmy się kąpali w kąpielówkach. Oczywiście, tak. Dobrze, pierwszy krok w kierunku 250 tysięcy złotych zrobiłeś. Powiedziałeś prawdę. Pytanie drugie. Czy zdarzyło ci się puścić bramkę, ponieważ zostałeś przekupiony? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. No tak, a nie było prób przekupstwa, czy zdarzało się? Nie gram, myślę, na takim poziomie, żeby aż chodziło o przekupywanie meczy. To jest tylko amatorka, także... Ale wiesz, że w tej dużej piłce zdarzały się i zdarzają się takie historie. Tak, zdarzają się, i, ale nie na naszym poziomie. Chciałem zapytać twojej żony, czy rozumiesz pasję swojego męża i piłkę nożną i popierasz to, co robi? Lubię, jak ćwiczę, bo wtedy ma lepszą kondycję dla mnie. Pytanie trzecie. Czy masz żal do żony, że nie przychodzi z synkiem na mecze twojej drużyny? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Pani Agnieszka, jak to jest? Popierasz sport i nie przychodzisz na mecze? Ja nie jestem przeciwna, kiedyś jeździłam. Jak jest ciepło, czasami jadę, ale na halach nie jest to dla mnie interesujące. Ale wolałbyś, żeby żona częściej bywała? Wolałbym, żeby przyjeżdżała częściej. Zapamiętaj. Dobrze. Pytanie czwarte. Czy zdarzyło się, że wyrywaliście sobie pilota, bo żona chciała oglądać komedię romantyczną, a ty kanał sportowy? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Muszę walczyć o tego pilota. Ale po tylu latach romantyczkę chce ze mnie zrobić, ale... Jest rozwiązanie, drugi telewizor. Jest. No, ale w jednym pokoju to tak nie za bardzo. Dobrze, na razie jest wszystko ok, wszystko fajnie. Na wszelki wypadek wyjaśnię wam znaczenie tego urządzenia, które jest przed wami, bo może być różnie. Może zdarzyć się pytanie, na które odpowiedzi nie będziecie chcieli usłyszeć. Wtedy wystarczy wstać, przycisnąć. Odpowiedzi nie ma, pytania nie było. Ja w to miejsce zadaję inne pytanie. Tego przycisku można użyć tylko raz w czasie całego programu.
jeśli przyjdzie taki moment, skorzystajcie. Jest szansa, może być różnie, na razie jest sympatycznie i wesoło. Urszulo, jaki jest twój syn? Porządny. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek brałeś czynny udział w rabunku? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Prawda. No i trochę... no ja mam nadzieję, że moje dziecko tego nie usłyszy. Trochę nam miny zszedły. Chciałbyś coś dodać, wyjaśnić? Jedynie po, że byłem bardzo młody, głupi i złe towarzystwo wpadłem, które mnie przekonało do takiego czynu. I jak każdy małolat myślał, że w tym momencie staniesz się mężczyzną. To dawna historia? No, sprzed 18, 19 prawie lat. Zrobiłem raz błąd, stwierdziłem, że więcej go nie popełnię. Jakiś napad na bank był? Nie, troszeczkę mniejszy. Aż tak to nie. Dostał lanie od mamy i się skończyło. Tak? Niech mówi tak otwarcie. Jak to było, Urszulo? Lanie było? Pasem po gołej dupie już. Nie, lanie nie było, nie. To po prostu trzeba było jakąś sytuację załagodzić, nie? Żeby nie było afery, nie? Lania nie było, rodzice ponieśli koszty. Głupota? Do dzisiaj nie no, głupota była, no żeby nie poszedł do poprawczaka, trzeba było ratować. Trzeba było załatwić adwokata po prostu i... Czyli sprawa była jednak poważna. Była sprawa w sądzie i trzeba było ratować, nie? Taki moment, się bałam, żeby nie poszedł do poprawczaka. Bo mnie się wydaje, że to nie jest żadne wychowywanie dzieci, które raz w życiu jakiś błąd popełnią, nie? No każdy może błąd popełnić, nie? Po prostu był taki, no koledzy go namawiali, on był właściwie więcej taki, no, wszędzie gdzie było, to było go pełno, nie? No do tego był jeszcze najdrobniejszy, miał kiedyś przezwisko Lala, także... Chłopaczek 40 parę kilogramów, jak większy worek ziemniaków, nie? I 1,38 m w kapeluszu. Ale wnioski z tego wyciągnąłeś, swoje odcierpiałeś. Tak. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek uciekłeś z restauracji bez zapłacenia rachunku? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Nie miałeś pieniędzy? Zapomniałeś? Żart? To czy byłeś tak... głodny, zjadłeś i wyszedłeś? Po prostu byliśmy wychodząc, jeden kolega miał iść zapłacić, my już zaczęliśmy wychodzić, wyszedł z nami, niby zapłacił. Wyszliśmy na ulicę, on stwierdził, że słuchajcie, nie zapłaciłem rachunku. Ocenę pozostawiam naszym widzom. Ja nie jestem od oceniania, ja jestem od informowania i mogę cię poinformować, że 6 razy powiedziałeś prawdę. Wygrałeś 5000 zł. Przed nami drugi etap. W drugim etapie usłyszysz 5 pytań. Jeśli powiesz prawdę, wygrasz 15000 zł. Ale oczywiście decyzja, czy grasz, czy nie, należy do ciebie. Pytania będą trudniejsze. To z całą pewnością. Gramy! Pewnie, po to tu przyjechaliśmy. Od jak dawna jesteście małżeństwem z Agnieszką? Długo? Od 96 roku. Od 2001 roku jesteśmy małżeństwem, a od 96 się poznaliśmy. Data ślubu? 21 kwiecień 2001. Zgadza się. Robert to dobrana para? Są dobraną parą? Jeśli pan ogląda żużel, to dla kibiców żużlowych tylko powiem para na 5-1. A tak dla wszystkich? Idealna. Pytanie siódme. Czy kiedykolwiek odmówiłeś żonie seksu dzień przed meczem tylko po to, by utrzymać dobrą kondycję? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Powiedział prawdę, no zrozumcie faceta. A to były jakieś zalecenia trenera, czy sam stwierdziłeś, że tak będzie trener lepiej? Trener im zabronił, powiedział, że potem nie są skoncentrowani. Nie, to było takie, po prostu późno przyszliśmy do domu i szybko udałem, że jestem zmęczony, żeby być wyspanym na mecz, bo graliśmy bardzo wcześnie mecz i... No wiesz. I trzeba być, no na meczu trzeba być skoncentrowanym, jak się robi coś, to się, trzeba się starać robić to dobrze, a nie tylko po to, żeby było. Co ci się najbardziej podoba w twojej żonie? Mojej żonie?
Wszystko. Pytanie ósme. Wszystko. Czy naprawdę ufasz swojej żonie? No powiedz, że nie. Ty nie podpisałki się. Nie. To była twoja decyzja. No jak? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Nie bardzo rozumiem. Żonie podoba ci się wszystko, no a właśnie, jednocześnie że mu się nie masz podobam. Zaufania? To jest zazdrosny. To może przez zazdrość jestem, mam taki brak zaufania do niej. Pytanie dziewiąte. Czy powierzyłbyś swojej żonie oszczędności całego życia? Nie. Ja też. A kto by powierzył? Ja sama bym sobie nie powierzyła. Odpowiedź to... prawda. Kobiety są rozrzutne. Ale wydawało mi się, że no w dobrych związkach no to jest tak, że to co twoje, to moje i na odwrót. No ale ona moich kalesonów na przykład nie nosi, nie? Także... Punkt dla ciebie. Pytanie dziesiąte. Czy czujesz się wykorzystywany przez kobiety, które kochasz? Tak. Ta odpowiedź to... to prawda. Prawda. O których kobietach myślałeś? Siostra. No, prawie każda. Wszystkie kobiety cię wykorzystują? Oprócz mamy może. Czy masz wpływ na to, co robi twoja żona? Nie. Moja żona robi to, co chce. Pytanie jedenaste. Czy wierzysz w związek bez zdrad? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Czy chciałbyś coś dodać do tego? Co tu dodawać? Każdy ma zawsze jakieś... w pewnym momencie swojego życia podejrzewam przebłyski, gdzie zaczyna się interesować kimś innym i zdrada jest no, tak wpisana w nasze życie. Myślisz, że wszyscy tak mają? Myślę, że większość. Odpowiedziałeś na 11 pytań. Powiedziałeś 11 razy prawdę. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Trzeci etap gry to 4 pytania. Do wygrania jest 30 tysięcy złotych. Będą to naprawdę trudne pytania. Chciałbym, żebyś się spokojnie zastanowił, bo ty decydujesz. Nie żona, nie mama, nie przyjaciel, tylko ty decydujesz, czy chcesz grać dalej. Gramy dalej. Trzeci etap, 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Dowiedzieliśmy się, że nie wierzysz w związki bez strat. Twierdzisz, że właściwie jest to niemożliwe. Tak. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek zdradziłeś swoją żonę? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy chcesz coś dodać, czy zostawiamy tak, jak jest? No mów! Co mam mówić? No śmieję się, bo mama się ucieszyła, więc nie wiem, czy teraz tak nie lubi, czy jak. To zostaw. Urszula! To ja, jako najbliższy przyjaciel, może troszeczkę sprostuję. Dla mnie zdrada żony to nie jest coś znowu takiego strasznego. Zależy, jeżeli on tego nie zrobił z uczuciem. Jeśli już.
Czasami nam się zdarza jechać przecież samochodem i bierzemy od sąsiada, pożyczymy auto i tak dalej, ale nadal mamy swoje auto to w garażu, które dbamy, które pielęgnujemy. Śmiałe porównanie, muszę powiedzieć. No śmiałe porównanie, ale to jest jedyne takie adekwatne do sytuacji. Zostawiam to bez komentarzy. No ja też nie będę komentować, uwierzcie. Czy chcesz grać dalej? Arek, kasa idę do domu. I tak już nabroiłeś. Nabroiłeś i tak już normalnie więc do domu. Do domu. Ma być. Kończymy? Tak. Czy gramy? Finitujemy. To jest tylko 15 tysięcy. To jest twoja decyzja. Agnieszka? No powiedz. Przecież tak zawsze robisz na swoje, to dawaj. A do końca tego etapu ile jeszcze zostało? Ile jeszcze pytań do końca etapu? Trzy. Żeby wygrać 30 tysięcy, tak? Tak. No to spróbujmy, no. Spróbujemy. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że tylko twój syn trzyma cię przy żonie? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Prawda. Myślę, że najlepiej będzie, jak wyjaśnicie sobie to w cztery oczy. Zostały dwa pytania. Czy masz na tyle siły, żeby podejść do tych dwóch pytań, spróbować na nie odpowiedzieć? Tak. Pytanie 14. Czy kiedykolwiek twoja żona cię uderzyła? Czy uważasz, że kochasz swoją żonę bardziej niż ona kocha ciebie? Pytanie 14. Czy kiedykolwiek twoja żona cię uderzyła? Tak. Ale bokserem nie jestem. Ta odpowiedź to... prawda. Może całe szczęście, że nie jesteś bokserem. Oj tak. Oj tak. Zostało tylko jedno pytanie w tej rundzie. Pytanie 15. Czy chcesz usłyszeć to pytanie? Tak, chcę usłyszeć. Pytanie 15. Czy uważasz, że kochasz swoją żonę bardziej niż ona kocha ciebie? Tak. Na jego miejscu czy na swoim? Ta odpowiedź to... prawda. Zakończyliśmy trzecią rundę. Szczerze odpowiedziałeś na 15 pytań. Wygrałeś w tym momencie 30 tysięcy złotych. Ja powiem tak. Według mnie powinieneś zakończyć tę grę. Jesteśmy tego samego zdania. Ja też uważam, że no tak. Więcej nam to nie są jest tylko, potrzebne. To są tylko nasze opinie twoich bliskich. Ty sam musisz podjąć decyzję. Wygrałeś 30 tysięcy złotych. Arek, jeśli w takim etapie już takie ciężkie pytania no, idą... No, to co będzie dalej? Dajmy sobie spokój. Do wygrania jest 75 tysięcy złotych. To są trzy pytania. Na pewno pytania trudne. I sam musisz podjąć decyzję. Sam, w swoim sumieniu. Apeluję o rozwagę, dajmy sobie spokój. No.
koniec, koniec. Nie. Zakończymy. Co robimy? Lepszy był, nie? Zbyt możliwe życie mamy, żeby tu opowiadać. Jeśli takie pytania by padały przy 125, zrozumiałbym, ale nie chcę wnikać, zobacz, w głębsze szczegóły przy 15 pytaniu, co będzie dalej. Dajmy spokój. Ja też tak myślę. Tak? To zakończymy grę. Decyzja zapadła, rozumiem. Tak, zapadła. Kończymy grę. Kończymy. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A, może jeszcze na chwilę usiądziesz. A tak... Poza konkursem, bez twojej odpowiedzi. Chciałbyś usłyszeć następne pytanie z kolejnego etapu? Chciałbym. Czy uważasz, że twoja żona naprawdę zasługuje, żeby jej wszystko wybaczyć? Mam odpowiadać? Nie. To jedno z pytań, które było przygotowane, ale myślę, że wcale nie najtrudniejsze. Były trudniejsze. No, na pewno. Dzięki. Dziękuję. Ach, naprawdę wspieraliście go bardzo. Nie wiem, co jest. Duże wsparcie. Czy zdarza ci się udawać orgazm, by nie sprawić przykrości partnerowi? Czy to prawda, że pracujesz tylko po to, by było cię stać na wyjazdy w góry? Czy podczas twojej pracy na statku zdarzyło się coś, o czym nie powiedziałbyś nigdy swojej żonie? Szczerze, że żyjemy już 13 lat razem. Wiele razem przeżyliśmy, wiele dobrych chwil i złe były również, jak w każdym związku. Więc myślę, że już nic nie jest w stanie nas zniszczyć tak naprawdę. Myślę, że żona wybaczy mi i zrozumie i będzie wszystko okej.